Witam. Na stronie Matura Informatyka buzinfo.pl publikuję rozwiązania zadań z matury z informatyki rozszerzonej od roku 2015, czyli od tak zwanej nowej matury. Tym razem jednak nie zajmiemy się rozwiązaniem konkretnego zadania, tylko postanowiłem zrobić czteroczęściowe wprowadzenie ogólnie do rozwiązywania zadań z relacyjnych baz danych w pakiecie LibreOffice z użyciem bardzo prostej odmiany języka SQL, HyperSQL. Część pierwsza, wprowadzenie, czyli tworzenie bazy danych z plików, które są załączone na maturze oraz kopiowanie wyników, które uzyskujemy. Zadania maturalne dane wejściowe zawsze mają w postaci plików tekstowych. Mam tutaj trzy pliki tekstowe, każdy z osobną tabelą, które tworzą relacyjną bazę danych. W treści zadania zawsze też jest informacja o tym, jak widzimy tutaj pierwszy wiersz, to są pola takiej tabeli, jakiego typu są pola tabel, czyli jakiego typu mamy dane w rekordach. Jak widzimy, umowa to jest liczba całkowita, kraj, liczba całkowita, imię i nazwisko, tekst, punkty, liczba rzeczywista, ponieważ jest to średnia punktów zawodnika, podpisał czy rozwiązał umowę, data. I tego będziemy musieli się trzymać i dopilnować. Importujemy taką tabelę. Ctrl-A, Ctrl-C. W Accessie można by to od razu wklejać, natomiast tu musimy zrobić przesiadkę przez arkusz kalkulacyjny. Arkusz kalkulacyjny wklejam. Muszę przypilnować tylko, żeby właściwy separator był, bo gdybym dał jeszcze dodatkowo przecinek, to siódemka już by skoczyła tutaj. Nie byłoby to 4,7, tylko 4 i kolejna liczba 7. Sprawdźmy, prawda? Jak to wkleję, to sprawdzam sobie, czy dane mają taki zwięzły format jakiegoś prostokąta, to znaczy, że w miarę dobrze się zaimportowały, wygląda OK. Zaznaczam całą tabelę, czyli Ctrl i numeryczna gwiazdka, Ctrl-C i takie coś mogę już wklejać do bazy danych, którą jednak muszę najpierw stworzyć. Plik, nowy, baza danych, nie muszę jej rejestrować, ale muszę nazwać jakoś plik. Ponieważ jest to drużyna koszykówki, to niech to będzie kosz. Zapisz. Tabelę, którą przed chwilą skopiowałem do schowka, mogę wkleić tutaj w zakładce tabelę. Prawy klawisz, wklej. Ta tabela zawiera statystyki zawodników. Nazwijmy ją zatem sta. Widzimy też, że w pierwszym wierszu mamy definicję pól. A zatem użyj pierwszego wiersza jako nazw kolumn dalej. Importujemy oczywiście wszystkie pola. Dalej. I każdemu z tych pól muszę przypisać właściwy typ danych. On tutaj zaproponował, że to jest tekst. Bo wiadomo, tekst przyjmie wszystko, ale nie będę mógł na nim wykonywać żadnych operacji. W związku z tym umowa numer to jest, spójrzmy sobie w nasz plik z treścią zadania, może tu z tego zrezygnuję. W treści zadania trzeba wyłapać to, ja tutaj wypisałem już konkretne rzeczy, tak? Tu mamy dwie daty, liczby całkowite, rzeczywiste, całkowita i tekst na imię i nazwisko. No to importujemy. Ach, tu mamy jeszcze narzędzie do automatycznego rozpoznawania typów danych. Na podstawie 10 pierwszych lub więcej, jeżeli zmienimy, rekordów. Spróbujmy go użyć. Rzeczywiście, rozpoznał, że jest to liczba, ale liczba typu rzeczywistego. Zmieńmy ją na całkowitą, czyli integer. 10 cyfr wystarczy. Pozycja to też liczba całkowita, a nie rzeczywista. Kraj, także liczba całkowita, 10 cyfr. Imię i nazwisko, tekst, w porządku, ale nie 10 znaków. Dajmy z zapasem, żeby się zmieściły wszystkie, nawet najbardziej egzotyczne nazwiska. 100. Punkty. Średnia punktów, czyli rzeczywista wartość, zbiórki, asysty do pozycji, to jeszcze było całkowite, integer, podpisał
data poprawnie rozpoznana i rozwiązał też data poprawnie rozwiązana. Tworzymy naszą tabelę i jeszcze jest dodatkowe pytanie. Jeżeli chcesz edytować taką tabelę, to musisz utworzyć w niej klucz główny. Czy zrobić to za Ciebie automatycznie? Nie, dziękuję, nie chcę dodawać tam dodatkowych rekordów, choć jeżeli chcemy to zrobić, możemy potem to zmodyfikować ręcznie. Spójrzmy na naszą tabelę. Tu możemy włączyć sobie podgląd. Spójrzmy na taką tabelę. O. Jak widzimy, to jest tylko taki zgrubny rzut oka na tabelkę. Chciałbym dokładnie ją zobaczyć, to podwójny klik. Tutaj widzę o wiele więcej i wszystkie rekordy. Nie mogę dopisywać kolejnych, dlatego że nie ma klucza głównego. Zamknijmy to. Wyłączmy ten podgląd. Popatrzmy jednak tutaj. Prawy klawisz, edycja i mam dostęp do wszystkich typów pól, które definiowałem. Między innymi do umowy numer, która, ponieważ to są kolejne liczby, 1, 2, 3, 4 i tak dalej, świetnie nadaje się na klucz główny tej tabeli, czyli takie pole, po którym można rozróżnić wszystkie rekordy. To ustalmy. Prawy klawisz, klucz główny. Zobaczmy, że tu jest niewymagany wpis w takim polu. Jeżeli chcemy, żeby ono było kluczem głównym, to wiadomo, że musi być wypełniony. Ale to pole zniknie, bo wiadomo, że klucz główny będzie wypełniony, więc tutaj nawet nie ma możliwości wyboru. Zapisujemy to. Proszę bardzo. Taką tabelę teraz możemy edytować, możemy dopisywać ręcznie kolejne rekordy nawet. W podobny sposób dodaję kolejne tabele. Po zaimportowaniu tabel mogę przystąpić do rozwiązywania zadań. Chociaż, jeżeli ktoś bardzo chce, może sobie utworzyć jeszcze projekt relacji. Nie jest on jednak konieczny, aczkolwiek na koniec tego filmu zrobimy i to. Spróbujmy rozwiązać takie dwa prościutkie zadania i wyniki tych zadań przenieść do plików tekstowych, tak jak jest na maturze. Spójrzmy na tą tabelę. Mam tu wielu zawodników. Chcę wypisać 5, którzy najsłabiej punktowali. Ich imiona i nazwiska oraz pozycje, na której grają. W tym celu muszę przejść do Querent i utworzyć Querendę SQL. Dobrze by było widzieć gdzieś nazwy tych pól. Wrócę zatem tutaj do tabeli. O, tutaj mi się znowu coś przesunęło. O. I teraz już mogę pisać odpowiednie zapytanie, widząc nazwę tabeli oraz pola, które mnie interesują. Wyjaśnienie tego, co tutaj jest, będzie w drugiej części, w drugim filmie, więc na razie do tego podchodzimy bardzo luźno. Select, czyli wybierz pole pozycja oraz pole imię i nazwisko, ponieważ tam jest myślnik, to muszę to w cudzysłowie dać. Imię, nazwisko oraz pole punkty. Z tabeli. Nasza tabela nazywa się sta. Dodatkowo posortujmy order by po polu punkty. Rosnąco domyślnie, czyli będę miał na początku tych najsłabiej punktujących. O to mi chodzi. Ale chcę tylko 5, więc jeszcze dodajmy limit 5. Proszę bardzo, nasza kwerenda wykonała się i tu widzimy, że mamy 5 rekordów. Gdyby nam się wypisało bardzo dużo rekordów, to ta liczba pokazuje, ile rekordów jest tutaj wyświetlonych. Jeżeli chcę wiedzieć, ile rekordów jest w ogóle wypisanych, a jest ich na przykład kilka tysięcy, to najpierw muszę skoczyć tutaj na sam koniec, klik, i dopiero wtedy widzę, który to jest numer rekordu. Może to być 5978 na przykład, a nie tylko 5, a wyświetlone są na przykład po 300, czyli jeżeli wrócę się na początek, to tutaj ostatnią liczbą byłoby 300. No dobrze, to jest pierwsze zadanie. Zapiszmy sobie tą kwerendę jako kwerenda zadania pierwszego. OK. Zamykamy. Chciałbym teraz, bo tutaj mam te kwerendy,
mamy też jej podgląd, chciałbym te dane przerzucić do pliku tekstowego. W tym celu muszę nie wchodzić w kwerendę i tutaj nie da się zaznaczyć wszystkich pól. Zamykamy to szybciutko. Tu prawy klawisz na kwerendę i kopiuj. Wynik tej kwerendy jest skopiowany, ale nie w formacie tekstowym, tylko w formacie znowu arkusza kalkulacyjnego. Przełączam się zatem na arkusz kalkulacyjny i wklejam to, co skopiowałem. Teraz w arkuszu kalkulacyjnym ponownie mogę zrobić kopiuj, czyli przesiadka znowu przez arkusz kalkulacyjny w drugą stronę. Przechodzę do plików tekstowych, mogę stworzyć nowy plik tekstowy i tu dopiero wklejam rozwiązanie, czyli całą tabelę odpowiedzi. Jeśli bym wszedł w bazie danych do środka i teraz próbował robić kopiuj, edycja kopiuj, skopiowałbym tylko pojedyncze pole. A zatem muszę zrobić tutaj prawy klawisz, kopiuj i tak jak wchodziliśmy do bazy danych, tak i wychodzimy z niej poprzez arkusz kalkulacyjny. Zadanie drugie jest następujące. Podaj średnią punktów, ale tylko tych zawodników z tej najsłabszej piątki. Skoro mam już ich tutaj wyciągniętych, nie ma sensu pisać jakiegoś skomplikowanego zapytania do tabeli ze statystykami. Skorzystajmy z tej tabeli. Ale to jest wynik kwerendy. Więc żeby można było zapytać o te dane, musimy z tego zrobić jakby pełnoprawną tabelkę, a tak naprawdę widok. Utwórz jako widok wynik tej kwerendy. Niech to będzie widok 1. On się pojawił wśród tabel. Skoro się pojawił wśród tabel, możemy tworzyć do niego zapytanie. Tak? Kwerendy, utwórz zapytanie SQL. Przejdźmy znowu do tabel. Widok 1, zobaczmy jakie on ma pola. I widząc jego pola, możemy napisać zapytanie. Select średnia, czyli AVG, average, z punktów, z tabelki, oczywiście z tabelki W1, tego widoku, który utworzyliśmy. Wykonaliśmy zapytanie, to jest wynik. Można go przepisać albo ręcznie do pliku odpowiedzi, a jeżeli koniecznie ktoś chce kopiować, to oczywiście metodą, którą pokazałem wcześniej. Zapisujemy tą kwerendę jako kwerenda druga. Jej wynik. O, tutaj się przeskalowuje troszeczkę. Jej wynik jako całość kwerendy kopiujemy. Przesiadka przez arkusz kalkulacyjny wklejamy. Średnie punkty znowu jeszcze raz kopiuj. I teraz już do pliku tekstowego. Spokojnie możemy zrobić wklej. Podsumujmy. Możliwe błędy. W trakcie importu możemy zapomnieć o przesiadce przez arkusz kalkulacyjny. Pamiętamy, że najpierw kopiujemy do arkusza kalkulacyjnego i zaraz potem dopiero do bazy danych. Możemy wybrać zły typ pola. Pamiętajmy, żeby bardzo dokładnie określić typ pola. Możemy też przyjąć zbyt krótką długość pola i wtedy pewne dane zostaną obcięte i w związku z tym uzyskamy złe wyniki. W jaki sposób to naprawić? Najprostszym sposobem chyba jest usunąć tabelę i wkleić ją ponownie. Przy eksporcie bardzo często zapomina się o tym, że skopiować wyniki kwerendy można poprzez prawy klik na nazwę kwerendy, kopiuj, a potem oczywiście znowu przesiadka przez arkusz kalkulacyjny do pliku tekstowego. Obiecałem jeszcze utworzyć relacje pomiędzy tabelami, chociaż pokazałem już, że nie jest to wcale konieczne do rozwiązywania zadań. Ale dlaczego nie? Musimy jednak pamiętać o tym, żeby relacje tworząc nie wiązać pól, które nie muszą być wypełnione. Możemy wiązać tylko takie pola ze sobą, które są albo kluczem głównym, albo mają nakaz wypełniania przez użytkownika. Może się zdarzyć, że występuje w jednym z nich nieistniejąca w drugiej tabeli dana. To też jest błąd. No oczywiście typy danych muszą być dokładnie takie same w jednej, jak i w drugiej tabeli.
Jeżeli nie dopilujemy tych rzeczy, łatwo o zawieszenie się LibreOffice. No, spróbujmy to wykonać. Przechodzimy do bazy danych. Pousuwałem wszystkie zapytania do naszych tabel, bo najpierw je musimy troszeczkę zmodyfikować, a byłoby to wówczas niemożliwe. Zaczniemy od pozycji może. Edytujemy. Musi mieć klucz główny. Proszę bardzo. Klucz główny i wiadomo, że w związku z tym te pola muszą być wypełnione. Zapisujemy. Kraj. Ja zmieniłem troszeczkę nazwę tej tabeli. To nic. Edycja. Kraj. To jest klucz główny tej tabeli. Też musi być wypełniony. Na te pola będą relacje. Skąd? No z tabeli statystyki. Edytujemy ją. W związku z tym pozycja i kraj, te dwie liczby, po pierwsze typ musi się zgadzać, a po drugie musimy je otagować, o może tak, tutaj mi uciekł klucz główny tej tabeli, ale te musimy otagować, że wymagany jest wpis. Nie może to pole pozostać puste. Nawet jeżeli wiemy, że tam wszędzie, przepraszam, tutaj, wszędzie wpisy są, to i tak musimy to zaznaczyć. Teraz możemy zapisać tę tabelę. Dobrze. O, to nie jest dobry objaw, że w tym momencie jeszcze mnie prosi o dodatkowe zapisanie. No. Spróbujemy tak czy inaczej. Narzędzia. Może zapiszemy na wszelki wypadek. Zapisz jako koszykówka 2. Tak jak mówiłem, możliwe jest zawieszenie się LibreOffice w wypadku błędu. Relacje. Dodajemy wszystkie trzy tabele, które chcemy powiązać relacjami. Tę główną w środek i spróbujmy przeciągnąć relację. Pozycja na pozycję. I tu już widzimy, że mamy błąd. Kraj na kraj. To jest ten błąd z pozycji, z opóźnieniem wyskoczył. Natomiast kraj na kraj przeciągnął się poprawnie. Żeby mi się to nie zawiesiło, ja tu nic nie będę usuwał, bo przy usuwaniu takich tabel bardzo łatwo zawieszenie się LibreOffice. Musimy wyszukać ten błąd. Jeżeli wczytaliśmy się w niego, było widać, że chodzi o błędną daną w jednej z tabel. Chodzi o tabelę statystyka. Tu mamy pozycję 3, 4, 5. A wszystkie pozycje, które opisaliśmy, to były 1, 2, 3, 4, 5 oraz pozycje 1, 2, 3, 4 i 4, 5. Takiej pozycji 3, 4, 5 nie było. Skorygujmy to i zapiszmy tę tabelę. W porządku. Teraz wróćmy do naszych relacji i spróbujmy ponowić. Jak widzimy, tym razem relacje utworzyły się poprawnie. Możemy je zapisać. Jeszcze raz podkreślę, do rozwiązania zadań nie jest konieczne budowanie tutaj tych relacji pomiędzy tabelami. Na pewno jednak ułatwia zobrazowanie zależności pomiędzy nimi. Po takim wstępie możemy przejść już do zadawania najtrudniejszych pytań do naszej relacyjnej bazy danych, co pokażemy w części drugiej.